Proszę Pani, więc jest tak, my mamy ogromne, to wie Pani, są ogromne badania tak zwane kodikologiczne, czyli mamy te wszystkie kodeksy, one podają z różnych i minuskułowe, i majuskułowe, są drobne warianty. Ale nie ma absolutnie tego, żeby, wie Pani, było to, co było w apokryfach. Proszę Pani, jeżeli mówimy o dawnych i kodeksach, jak to jest, za mojego dzieciństwa mieliśmy taką uciechę, dlatego, bo Pan Bóg czasami lubi robić kawały ludziom, mianowicie przodująca nauka radziecka stwierdziła, że Ewangelia świętego Jana powstała na początku III wieku, może w końcu II, a na początku III wieku w każdym razie. Pech chciał, że w tymże samym czasie odkryto fragment papirusowy, który pochodził Ewangelii świętego Jana. Można dokładnie było określić około 110 roku. I całą hipotezę w sensie dosłownym diabli wzięli. Więc proszę sobie wyobrazić, że my mamy w stosunku na przykład do Homera, mamy rękopisy, które powstały 500-600 lat po śmierci Homera, czy nawet późniejsze, 1000 lat. Z Ewangelią my mamy fragmenty papirusowe z II wieku, które potwierdzają. Więc akurat z punktu widzenia kodikologicznego Pismo Święte jest najlepiej utwierdzonym tekstem. Nie ma lepszego tekstu w całej klasyce. Więc akurat jest dokładnie odwrotnie. My możemy być prawie, że doskonały sposób, bo w naukach humanistycznych zawsze trzeba mówić, jest pewien margines, ale my mamy prawie, że dokładny, doskonały tekst. Tutaj można dodać, że to jest wspaniała tradycja krytyki tekstu. Krytyka tekstu, która w zasadzie dzisiaj nadal funkcjonuje. Historycy posługują się metodami, które powstały tak naprawdę w czasach antycznych, kiedy próbowano właśnie dokładnie sformułować kształt tekstów Ewangelii, a robili to ludzie, którzy byli najlepiej do tego przygotowani, bo byli wychowani w szkole aleksandryjskiej. Właśnie krytyce tekstu, która się opierała jeszcze na Homerze, to byli po prostu literaturoznawcy, którzy mieli do czynienia z tekstami greckimi, łacińskimi, wiedzieli, jak dokładnie należy zredagować tekst, jak traktować źródła, więc nawet tutaj, mając wydanie profesora Twardzika, Panie Świecie nad jego duszą, no to jednak Twardzik, wybitny edytor, mógłby się od tych ludzi uczyć, którzy w późnym antyku właśnie redagowali te teksty. I tekst z Pisma Świętego, żeby dodać, został po raz pierwszy poddany takiej krytyce przez Origenesa w jego Hexapli, to jest Stary Testament, to znaczy mniej więcej około 250 roku. Już zaczęto badania krytyczne nad tekstem, żeby mieć tekst pewny.